była zrobiona protest. A gdzie można spotkać wampira? Wszędzie. W książkach, w nawiedzonych lasach, na barach, w sypialniach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w sklepach z zabawkami. Z tymi emiratami to chyba pomyłka. Tak. Doktor miał na myśli emira, a nie wampira. Jak to? Ludzie zapominają, że wampiry żyją nie tylko w rumuńskiej Transylwanii, ponieważ potwory te mnożą się od tysięcy lat na całym świecie. Proszę powiedzieć nam, jak człowiek może zostać wampirem? Przede wszystkim za sprawą kąszenia. Jeżeli wampir będzie miał okazję żywić się na przykład pani krwią. Panie profesorze. Proszę się uspokoić, to tylko przykład. Więc jeżeli wampir będzie żywić się na przykład pani lub przepraszam, na przykład pana krwią przez kilka nocy z rzędu, to wy się panią albo pana, także albo zostaniecie państwo wampirami, albo z powodu nienaturalnego koloru cery umieszczą państwo w gabinecie figur woskowych. Inny sposób to dać sobie ukraść cień. Zdarza się, że pani... O, przepraszam. Jakiś człowiek niebacznie stanie blisko budynku i gapi się na wszystkie strony. Wówczas ktoś może się zakraść i przyszpić jego cień do ściany. Ofiara odchodzi bez... na ogół, nie słysząc jego rozdzierających jęków. Jak więc uchronić się przed wampirem? A? Przede wszystkim za sprawą czosnku, którego wampiry nienawidzą. No nie tylko one. Ukryć pod materacem srebrny nóż. Niech rodzina smaruje przed palcami. Otoczenie domu obsypać solą, nasionami czosnku i owocami głowy. Tylko niech nie dziwi nikogo potem horror w rodzaju taką szkołkę. Następny sposób to obrócić buty dookoła, zanim pójdzie się spać. Oczywiście lepiej najpierw zdjąć. Oczywiście. Można również obsypać, obwieść lustrami sypialnie, których wampiry szczerze nie cierpią, ponieważ nie mają własnego odbicia. A jak bronić się, kiedy wampir już zaatakuje? Najlepiej schować się za plecami własnego nauczyciela. Znakiem krzyża, pokropieniem wodą święconą, można oparzyć wampira świecą albo wbić mu kolec pod język. Ciekawe, ilu zwolennikom tej metody brakuje jednego palca. Panie profesorze, czy można zniszczyć wampira na zawsze? No, oczywiście. Trzeba przebić go kołkiem drewnianym. Najlepsza będzie osika. Wykałacz się do tego nie nadaje. Trzeba spalić jego serce, a następnie rozsypać prochy na wodę. Doskonała będzie rzeka. A gdyby ktoś chciał skorzystać z toalety, wodę trzeba spuścić przynajmniej 3 razy. A jak rozpoznać wampira? Nie jest to łatwe, ponieważ wampiry potrafią zmieniać postać. Mogą przyjmować formę wilków, kotów, ptaków albo tumanów mgły. Tak, to trudna sprawa. Bo ludzie będą patrzeć na człowieka jak na czubka, kiedy zacznie rozdajać mgłę krucyfiksem albo obrzucać kota czosnkiem za płotą. Wówczas wtedy prawdopodobnie będzie już za późno, ponieważ zatopi je w szyi nieszczęśnika. Wampira zawsze zdradzi ohydny zapach. Mają bowiem niesamowicie smrodliwy oddech. Każdy by tak miał po 3000 lat leżenia w trumnie wśród robaków, gdy zawsze kąskę służy jedynie ludzka krew. Ale myślę, że nie należy brać za wampiry wszystkich mających nieświeży oddech. Jasna sprawa. Czy są jednak dowody, mocne, niepodważalne dowody na istnienie wampirów?
Proszę posłuchać o najsłynniejszym z nich. Przeraża mnie, aż
prawda życia, żaden gest, to zimne czoło. Ran mi ugląd se!
wszędzie jej ciało tkało. I każda żyłka boli. Wyssało mnie do woli. Czwarta transfuzja. Klos. Może... może ją pogryzł moc? Może ją pogryzł moc? Przez moc zakłuj ten klos! Na szyjce widzę zębów! Na to by nawet...
nocnej krwawe Dracula!